Ministerstwo podjęło decyzję o refundacji nowoczesnego sposobu pomiaru glikemii metodą skanowania dla dzieci do 18 roku życia. Czy rozważają Państwo rozszerzenie tej refundacji także dla osób spoza tej grupy? No oczywiście, że rozważamy wszelkie możliwe rozszerzenia danej terapii, szczególnie, że jest to innowacyjna diagnostyka, że jest mało inwazyjna, właściwie bezinwazyjna. Stąd najlepiej zacząć od jakiejś grupy dzieci, która wiadomo, że pomiar z ukłucia to jest zawsze bolesna rzecz i trudna, ale analizujemy tą sytuację. W miarę możliwości finansowych będziemy tą grupę poszerzać.